Cześć, ja nazywam się Paweł Duda i witaj w dokumentacji technicznej wtyczki fastmicropay.pl. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak założyć konto w przelewy24.pl. Płatności przelewy24.pl umożliwiają uruchomienie płatności za pomocą SMS Premium i za pomocą płatności internetowych. Właśnie nasza wtyczka fastmicropay obsługuje płatności na WordPressie, więc jeżeli posiadasz właśnie stronę w systemie WordPress, to możesz uruchomić płatny dostęp do treści, płatny download e-booków, płatną sprzedaż materiałów wideo, możesz także uruchomić darowizny właśnie za pomocą przelewy24.pl i możesz na przykład poprowadzić płatny webinar ClickMeeting właśnie za pośrednictwem uruchomienia płatności przelewy24.pl. Zanim przejdziemy do kolejnych filmów pokazujących, w jaki sposób krok po kroku właśnie uruchomi sobie płatności przelewy24.pl, chciałbym dzisiaj pokazać Ci, w jaki sposób założyć konto właśnie w przelewy24.pl, pokazać Ci w skrócie ten panel, jak on wygląda i w jaki sposób takie konto sobie założyć. Zachęcam Cię do wejścia na bloga pracabezszefa.pl i tutaj do wyszukiwarki, jak wpiszesz sobie płatności online, to tutaj masz wpis pod tytułem, które bramki płatności online wybrać, ranking, porównanie, prowizja i opinia. I tutaj właśnie możesz sobie wybrać system płatności internetowych. Zobacz, do wyboru masz właśnie PayU, masz do wyboru DotPay i masz do wyboru TPay i masz właśnie do wyboru przelewy24.pl. Jest to jeden z najbardziej popularnych operatorów płatności w Polsce. I właśnie dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób założyć sobie takie konto. Tutaj masz właśnie wykaz wszystkich najważniejszych rzeczy wraz z prowizjami, jakie właśnie są realizowane w przelewy24.pl, więc jest to bardzo przydatna tabelka, czy umożliwiają integrację z PayPalem, czy umożliwiają właśnie inne funkcjonalności, które tutaj zostały opisane. Zobacz, że tutaj właśnie wtyczka FastMicroPay obsługuje PayU, obsługuje DotPay, obsługuje TPay, a właśnie trwają prace wdrożeniowe związane z obsługą przelewy24.pl i te właśnie nasze prace wdrożeniowe zostały już zakończone, dlatego wyłączam już naszą tabelkę i przejdźmy już do zakładania konta w systemie płatności SMS Premium i płatności internetowych przelewy24.pl. Pierwsze, co musisz zrobić, to wejść na stronę przelewy24.pl i kliknąć zakładkę Załóż konto. I tutaj tak naprawdę mamy bardzo przejrzysty system, w jaki sposób możemy zarejestrować swoje konto w przelewy24. Tutaj mamy umowę i tutaj mamy tabelę prowizji, mamy dwa osobne linki. Tutaj mamy właśnie umowę. Możesz ją sobie podejrzeć i masz tutaj tabelę prowizji. Część z tych rzeczy, które już Ci powiedziałem, znajduje się na blogu pracabezszefa.pl, gdzie właśnie pokazałem Ci porównanie systemów płatności DotPay, PayU, TPay. Tutaj masz jeszcze potwierdzenie tych wszystkich rzeczy, na przykład opłata aktywacyjna w przelewy24.pl jest najtańsza. Jest to taka opłata, która umożliwia Ci właśnie założenie konta w systemie przelewy24.pl. Ale Ciebie tak naprawdę powinna interesować prowizja za na przykład przelew bankowy. Mamy tutaj 1,9%. I tutaj mamy wartość usługi SMS Premium. Jest to tak naprawdę standardowa usługa SMS Premium, gdzie mamy najniższy SMS za 50 groszy i najwyższy SMS o wartości 25 zł. I właśnie mamy tutaj także tabelkę prowizji SMS Premium. Następnie, co musimy dalej zrobić, wystarczy kliknąć przycisk zarejestruj się i w kroku trzecim musimy tą rejestrację potwierdzić w mailu. Więc co robimy? No właśnie, musimy teraz zarejestrować naszą firmę w przelewy24.pl. Tutaj bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteś osobą prywatną, niestety nie założysz swojego konta w systemie przelewy24.pl, więc musisz posiadać swoją firmę lub spółkę cywilną, lub inne te spółki, które tutaj są właśnie opisane. Ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Tutaj przy podawaniu danych firmowych bardzo ważne jest to, abyś podał oczywiście prawdziwe dane swojej firmy, czyli nazwę, NIP, REGON, adres mailowy, hasło dostępu, które właśnie jest to hasło służące do logowania do panelów przelewy24.pl. Musisz podać swój numer telefonu i musisz, bardzo istotna rzecz, musisz podać swój prawdziwy numer konta
bankowego, jest to numer konta firmowego. Bardzo ważna rzecz, ponieważ tutaj będziemy otrzymywali wypłaty z przelewy 24.pl na to konto właśnie firmowe. I to konto właśnie będzie musiało zostać zweryfikowane. Klikamy dalej. Dalej są reprezentanci i kontakt. Tutaj podajemy swoje imię, nazwisko i PESEL. Czy przyznać dostęp do panelu? Tak. Czy upoważnić dodatkową osobę? Nie. Adres e-mail do faktur. Może być ten sam adres mailowy do faktur. Klikamy dalej. https projektmarketing.pl na przykład. Reklama. Klikamy dalej. Akceptacja umowy. Musimy zaakceptować postanowienia umowy i klikamy przycisk dalej. I rejestracja została właśnie zakończona na podany adres mailowy paweł.dudamopa@projektmarketing.pl. Wysłano maila aktywacyjnego z linkiem. Klikamy OK i przechodzimy na naszą pocztę. I tutaj, jeżeli już mamy tego maila i klikamy ten przycisk, kliknij tutaj, aby potwierdzić dane i aktywować konto. I w tym momencie Twoje konto w przelewie 24.pl zostało zarejestrowane i jest aktywne. Mamy także jeszcze potwierdzenie wiadomości, że nasze konto zostało już aktywowane. Dalej, co musimy zrobić? Aby rozpocząć przyjmowanie płatności, konieczne jest formalne zweryfikowanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu dla zweryfikowania rachunku bankowego należy wykonać przelew właśnie z tego konta firmowego. To jest moje konto firmowe, które podałem i właśnie musimy przelać to na konto przelewy 24.pl. No więc teraz logujemy się do banku i wykonujemy przelew z naszego konta firmowego. Więc musisz zalogować się do swojego banku i taki przelew wykonać. Ja posiadam konto w Intelligo. Loguję się do banku, już nie będę pokazywał Ci swoich dostępów do logowania. I tutaj tylko na marginesie powiem Ci, że właśnie potwierdzenie naszego konta bankowego w przelewie 24.pl jest najtańsze. Zarówno w Payu zapłacimy około 200 zł, w DotPay zapłacimy 10 zł i w TPay za weryfikację zapłacimy także 10 zł. Natomiast w przelewie 24.pl zapłacimy tylko 50 zł. I klikamy wykonaj. OK, zweryfikowaliśmy nasz firmowy rachunek bankowy, wpłacając wybraną kwotę z naszego konta bankowego na konto przelewy 24.pl. I teraz musimy przesłać skany dokumentów tożsamości reprezentantów firmy. Dokumenty możesz przesłać po zalogowaniu do panelu przelewy 24.pl. Warunkiem uruchomienia, przyjmowania wpłat oraz wypłat jest pełna weryfikacja konta, więc musimy także przesłać skany dokumentów tożsamości reprezentantów firmy. Więc tutaj logujemy się do naszego panelu transakcyjnego. Ten login to jest u mnie 89348. Jest to mój login do logowania w systemie przelewy 24.pl i podaję hasło, które podałem podczas właśnie rejestracji przelewy 24.pl i klikam wejdź. I w tym miejscu poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie możesz przesłać pliki ze skanami dokumentów. Kserokopia dokumentu tożsamości przed jej dostarczeniem musi zostać w odpowiedni sposób zanonimizowana przez akceptanta w zakresie wskazanym w załączniku 4 do niniejszej umowy. Musimy właśnie zrobić takie wzory anonimizacji dokumentów tożsamości i takie dokumenty musimy wgrać do panelu naszego w przelewie 24.pl. Jeżeli już właśnie zanonimizujesz dokumenty, wgraj je tutaj i tak naprawdę poczekaj cierpliwie, aż Twoje konto zostanie zweryfikowane i tak naprawdę, jeżeli Twoje konto zostanie zweryfikowane, wówczas przyjdziemy już do wtyczki fastmicropay.pl, gdzie pokażę Ci, w jaki sposób krok po kroku na stronie w systemie WordPress uruchamiać po kolei płatny dostęp do treści, płatny download e-booków, gdzie pokażę Ci, w jaki sposób uruchomić darowizny właśnie za pomocą WordPressa i płatności w systemie przelewy 24.pl, a także zobaczysz, w jaki sposób
Działa usługa SMS Premium w przelewie 24.pl. Ok, mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział, w jaki sposób założyć i zarejestrować swoje konto w przelewie 24.pl. Dzięki za uwagę. Trzymaj się, cześć.